Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Zed, a to już drugi odcinek z Clash of Clans i w tym odcinku chciałem wam pokazać, jaką nową wioskę sobie zrobiłem. To nie jest jakaś wioska ściągana z różnych stron, nie patrzyłem po prostu jak inni budują, tylko po prostu sam ją budowałem. Męczyłem się nad nią dokładnie około chyba 3 godzin, bo to nie było tak, że to od razu ona powstała, tylko raz inną budowę chciałem zrobić, raz drugą, ale uznałem, że ta jest najlepsza. No, takie ustawienie myślę, że dosyć dobre. Nie wiem, czy wy też tak uważacie, że to jest dosyć dobre ustawienie. Jak dla mnie jest naprawdę bardzo dobre ustawienie. Okej, i co w tym odcinku? W tym odcinku chciałem sobie zaatakować raz gobliny. Tylko nie wiem, czy tym damy radę, a więc poprosimy... Jak jest tam? Wszystko. Poprosimy o wszystko. I poczekamy, czy coś nam dadzą. Oby. Tak szybciutko, jakby coś dali, fajnie. A, pokażę wam w tym czasie Clan Warsy. Tak wyglądają Clan Warsy. Mnie niestety nie ma, bo musiałem odejść na chwilę i akurat się Clan Warsy zaczęły. No i właśnie nie wiem, dlaczego oni w ogóle nas nie atakują. Myślę, że oni zaczną nas atakować... O, dzięki. Piękne gianty. Myślę, że oni zaczną nas atakować już tak pod koniec, chociaż mogą w ogóle nie atakować. Różnie może być. A więc to jest ich wioska, no tak lepszą, rozumiem, nie. To jest enemy wioska, pomyliło mi się. Raczej taką trochę lepszą mają wioskę od nas, ale właśnie nie wiem, dlaczego nie atakują. Okej, dobra, to mamy, jak mamy już gianty, to pójdziemy sobie zaatakować gobliny, bo na nic innego raczej mnie tutaj z niczym innym nie wygram. A więc pójdziemy sobie zaatakować gobliny. No, niestety stoczyłem, przepraszam, krótki bój z goblinami i niestety muszę wam powiedzieć, że przegrałem. Teraz sobie to wszystko odbuduję i wtedy sobie jednostki do atakowania. Właśnie przegrałem dlatego, bo miałem trochę za mało jednostek, wezmę się w ręce. Okej, dobra, jeszcze tutaj pełno tych olutków. Wezmę sobie kilka goblinów. Będzie tak fajnie. Okej, tak. 15 goblinów i wszystko inne już archerki. To jest moja taktyka do atakowania, myślę, że jest dosyć dobra. Troszeczkę się zezłościłem, że przegrałem z tymi goblinami, no ale czasami tak bywa, chociaż ja nie miałem całej armii. Okej, przejdźmy teraz do pozdrowień. Kogo ja tu miałem pozdrowić? Miałem pozdrowić tak w szczególności. Miałem pozdrowić Deca i Faboriana, a tak to pozdrawiam cały klan. Pokażę wam się, co się zmieniło od poprzedniego odcinka w naszym klanie. Już wam tutaj pokazuję klan. Tak wygląda nasz klanik. Może tak trochę wolniej przelecę. Całkiem fajnie, że te Clan Warsy właśnie prawie wszystkie wygrywamy. Tak wyglądają Clan Warsy, więc jakby ktoś chciał wyłączyć, to serdecznie zapraszam. A więc ja się z wami w tym odcinku żegnam. To trochę taki głupi odcinek, bo niestety przegrałem z goblinami, ale ale może chyba raczej być. A więc ja wam dziękuję za ten odcinek. No i cześć.